Dar mi-e slujit, dar mi-e slujit.
Bye.
Yeah.
Cieszymy się, że możemy wspólnie przeżywać całą wspólnotą parafialną tę drogę, te piękne rozważania, które jeszcze bardziej otwierają nas na działanie Bożej mocy i łaski. Miłowany Izraelu, Ty źródło dziecka i Syna swego wezwany z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej
poczekajcie, poczekajcie na chwilę. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i rękę swoją świat odkupić raczył. Maryja, Matka Jezusa, była razem z Nim na tej ziemi. Towarzyszyła Mu po cichu i chociaż cierpiała, to była blisko Niego do końca. Jako kochająca matka chciała towarzyszyć w najtrudniejszych chwilach swojemu dziecku. Chciała, żeby Jezus wiedział, że będzie z Nim do końca i razem z Nim dzieli Jego cierpienie. Taki obraz miłości matki do syna jest obrazem rodzicielskiej miłości Boga do nas. Bóg jest naszym Ojcem, chociaż czasem i w to nie wierzymy. Jak dobry rodzic jest zawsze blisko zarówno w dobrych, jak i w trudnych momentach życia. Stoi z boku, nie wtrąca się, daje nam wolną rękę w naszych wyborach, ale jest blisko i w każdej sytuacji pozwala nam się do Niego zwrócić. Czeka na nas każdego dnia z otwartymi ramionami, aby nas przytulić do swego serca. Uwierz w rodzicielską miłość Boga do Ciebie, który za nas cierpiał raz. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Zapraszamy teraz do niesienia krzyża rodziców, wszystkich rodziców. Zapraszamy, możemy się wymieniać. Troszeczkę poniosą jedni rodzice, później inni. A my zaczynamy się. Jeśli masz chwilę smutną w tym życiu, powiedz to matce, kiedy rozpacz rozdziera twe serce. Ofiaruj się jej. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i
sprawie, wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższy wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Czy odczuwasz smutek? Wydaje ci się, że w twoim życiu nie dzieje się nic radosnego? Na twojej twarzy dawno nie gościł uśmiech. A kiedy ostatnio otwarłeś Biblię, żeby bliżej poznać Boga? Kiedy ostatnio dziękowałeś Mu za to, że po prostu żyjesz, że twoje dzieci są zdrowe, że masz pracę, fajną rodzinę, prawdziwych przyjaciół? Kiedy dziękowałeś, że zaświeciło słońce i mogłeś pójść na spacer? Czy uwielbiałeś Boga w tym, co stworzył, w tym, co zrobił dla ciebie? Zacznij dziękować, uwielbiać i zapraszać Boga do swojej codzienności, a doświadczysz obwysalającej miłości Boga. Zobaczysz, jak zmieni się twoje życie. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna i
Różańcowej, Słocowianką, drugą strażaką ze
wszyscy, drodzy bracia i siostra, przyczyniliśmy się do tego, aby jeszcze bardziej otworzyć się na działanie Bożej mocy i działanie Bożej łaski. Jutro, drodzy bracia i siostry, przeżywamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszam wszystkich na mszę świętą o godzinie 10, 12 i o godzinie 17. Jutro o godzinie 12 dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii, otrzymają poświęcone książeczki do modlitwy. Młodzież, która przygotowuje się do wierzbowania na każdej mszy świętej, o której przyjdziecie, otrzymacie ziarna, które będą wzrastać aż do momentu wierzbowania. Nie byłoby tej drogi, gdyby nie były osoby, które dbały o nasze bezpieczeństwo. Dziękujemy dzisiaj policji, wszystkim policjantom, policjantkom, tym, którzy strzegli nas w czasie tej drogi, dbali o porządek. Niech Pan wszystkim błogosławi, a Maria, Matka pięknej miłości i Święta Rita, zawsze opiekują się nami. Niech patronka naszego pięknego Kościoła, Święta Urszula Rybkowska, wyprasza wszelkie potrzebne dla nas łaski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za chwilę otrzymamy dar Bożego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo nas umacnia. Dziękujemy telewizji Milczów, panu Jerzemu Skuzie, jego asystentowi. Dziękujemy pani Marcie Gajla-Kruk z Radia Kielce, bo to dzięki mediom właśnie inni i chorzy, i cierpiący mogli z nami łączyć się na modlitwie. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Was.